witamy wszystkich w programie Kreatywny Maluch. Wita Kasia, Filip i pani Ewa. Co prawda my już maluchami nie jesteśmy, ponieważ po mojej lewej stronie siedzi czwartoklasistka, po mojej prawej stronie siedzi drugoklasista, tak? No ale pokazujemy, jak się maluchy mogą bawić, tak? A dzisiaj co? Dzisiaj będzie groźnie, ponieważ zrobimy rekina, ale ten rekin to będzie w czymś nam pomagał. I przyda się i maluchom, i starszakom. Do czytania Kasiu, książek. Do czytania książek. Co prawda rekin książki nie czyta, ale... Zjada. Ale co? Zjada książki. Tej książki też nie będzie zjadał, po prostu zaznaczy na miejsce, w którym skończyliśmy czytać książkę, tak? Ja zmieniłam zakładkę. O, i widzisz, i dzisiaj zakładkę sobie taką zrobić, słuchajcie, także zabieramy się do pracy. Jakby ten rekin książkę czytał albo zjadał, to każdy z czwartej klasy by takiego chciał mieć. No co ty, Kaśka? No co, nie chcę czytać. Prosimy panią od polskiego, żeby tego nie słyszała. Dobrze, słuchajcie. Zaczynamy, wybieramy sobie najpierw rekinka, kolor rekinka. Ten jest niebieski, ale jeszcze mam kartkę też niebieską, mam zieloną i mam taką fioletową. Filip, ja myślę, że nic się nie zmieniło, tak? Dalej lubimy kolor zielony. No i co, zaczynamy, słuchajcie, kochani, od tego, że sklejamy sobie tą krawędź. Tak. Sklejamy sobie tą krawędź, także rozkładamy naszego rekinka, smarujemy tutaj cienką taką linię kleju i cały tutaj, jak to się nazywa? Płetwę, tą taki, tak, tą grzbietową, taką straszną, rekińską, tak? Tak, ale tylko tak, wiesz co, ja proponuję tak boczkiem, o właśnie, o tak. Ale z dwóch stron? Nie, tylko z jednej wystarczy i całą tą górną płetwę, tak. O. I zaklejamy. I już czekamy sobie, aż wyschnie, tak, a my w tym czasie, jak to będzie wysychać, robimy rekina dalej, ozdabiamy go. Fajne to będzie. Dobra. Słuchajcie, tu będziemy książkę wkładać, tutaj będziemy wkładać kartki przeczytane, tak? No ale rekinka trzeba ozdobić. Nasz rekinek jest przyjazny, nie zjada książek. Więc będzie się do nas uśmiechał, ale najpierw wybieramy płetwy, może do koloru, co? Może czyta. Może czyta, no może słuchaj, może przeczyta tą książkę, dobrze. I teraz uwaga, bierzemy mazaczki i żeby troszkę tego tak rekinka ozdobić, to ja tak myślę, żeby zrobić taką przerywaną linię, tak zwaną fastrygę i będzie wyglądało tak, jakbyśmy go nitką czarną przyszyli, co? Dobra. Ale nie przyklejamy na razie nic, tylko najpierw tak. Bierzemy cienką stroną i robimy takie kreseczki. A, kreseczki. Tak. Ale mam nadzieję, że ten, że ten raki nigdy nie był żywy. No. Ale to? A może to? Ten rak nie Słucham? O tak. O to? Tylko na drugą stronę. O, dobrze, też, no, dobrze. I Filipek robi tu od razu, to my też od razu zrobimy i też robimy tutaj, tak? Z dwóch stron? Z jednej. Z jednej strony. Bo zdarzają się tacy ludzie, którzy na przykład robią jako jakieś muzea. No. Że niby lubią zwierzęta albo coś w tym stylu. Mhm. A żeby zrobić te... Ja byłam w takim muzeum, gdzie są rzeczy wypchane. Mhm. A sobie pomyśleć, że te zwierzęta musiały być zabite, bo czasem to nawet tak wyglądało, jakby się broniły. Naprawdę? No. Wiesz co, no czasem w takich muzeach to nie zabijają specjalnie zwierząt, tylko na przykład gdzieś tam zwierzę w jakimś rezerwacie choruje, chore jest, zdycha i wtedy biorą. No, super. Skrzydełko, nie skrzydełko, tylko teraz płetwę, tą boczną, taką. Też robimy taką fastrygę. Dobrze, Kasia. Trochę pokleiłem. I możemy już przyklejać. Ja już tutaj smaruję klejem i przyklejam płetwę. Mojego. O tak? Tak.
Może trochę bliżej. Jeszcze bliżej. O, może być. I też zrób taką fastrygę na niej, co? Tak jak ja, zobacz. Widzisz? Dobra? I przyklejamy Kasiu płetwę. Poczekamy na Filipka, poczekamy na Kasię. Ja już. A teraz oczka i buzię? Dobrze, no i teraz co, buźka? Nasz rekinek się do nas uśmiecha. Więc ułóżmy sobie tak, żeby było dobrze. Najpierw sprawdźmy. Może być taki, słuchajcie, ten rekin też może być taki zezłoszczony. On nie musi być wcale taki uśmiechnięty, nie? O, zobaczcie. Ja wolę uśmiechniętego. Też może taki być. I tutaj mamy ściągawkę. Co? Dobra. Przyklejamy buzię. A co się stało? Będzie zezłoszczona? No to mam jeszcze jedną buzię zapasową w razie czego. Tutaj kończymy też fastrygę, żeby była. Już, jak wszędzie, to wszędzie. Dobra. Jak to będzie wyglądało? Buzia też? Nie musi, ja tak zrobiłam, ja tak sobie wymyśliłam. No i oczywiście co? Rekin się uśmiecha, a jak rekin się uśmiecha, to ma bardzo duże co? Zęby. Nie. Fajnie wyszło. Wygląda to tak? Było tak o. Wygląda to tak, nasz rekin. Teraz nosek, o ile, no właśnie, czy rekin ma nosek? On ma tutaj takie skrzela. Ma. O, tu ma skrzela tak. I tutaj. Ma nosek. I co ma? Oczy. Na pewno ma oczy, tak? I rysujemy oczka. Bo tak zrobiłem oczka. La, 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 la. O, pięknie. Bo tak zrobiłem. I mój rekin gotowy. Mój też. Filipa, rekin gotowy, Kasin, rekin prawie gotowy i zaraz wyruszą na łowy. O, się nam zrymowało. Nie, mój rekin nie zabija ryb. Ale on łowić będzie kartki w książce przeczytane. A, się dałam. Także my już się żegnamy, bo spieszy nam się do czytania książek. Kasi też się spieszy. Także co, żegnamy się? Żegnamy się? Bo to fajne zajęcie, Filip, piąteczka, pewnie, że... Nie, zajęcie, tylko fajna bajka. Fajna, no ale to jest, idziemy w świat. Słuchajcie, książki trzeba czytać, bo się możemy przenieść w świat fantazji. I życzę wam w tym nowym roku szkolnym, żebyście przeczytali jak najwięcej książek. I pokochali czytanie. Pa, pa, pa. No to, żeby mamy wam czytały książki. Z wami się żegnamy.